Witam, Targi Bot w Düsseldorfie. Za chwilę zobaczycie nowości na rok 2013. Sadowski Marcin, Sequest. Witam, nazywam się Piotr Czernik. Chciałem Wam opowiedzieć troszeczkę o naszym nowym produkcie, który prezentujemy na targach Boat Show 2013 w Düsseldorfie. To jest nowy komputer OLEDowy, pierwszy komputer, który został stworzony i wyprodukowany w całości w Polsce. To jest jedna z wersji prezentacyjnych. W tej chwili ona pracuje w trybie demo i pokazuje jakieś przykładowe nurkowanie. Przede wszystkim, czym to urządzenie się różni od produktów dostępnych na rynku? Jest to najbardziej kompaktowy na chwilę obecną komputer OLEDowy dostępnych na rynku, przy czym wielkość wyświetlacza jest porównywalna z innymi urządzeniami konkurencyjnymi. Jeżeli chodzi o funkcjonalności, komputer ma bardzo ciekawy zestaw funkcjonalności przełączanych przy pomocy krótkiego naciśnięcia klawisza. Na komputerze mamy kilka ekranów, które możemy w każdej chwili zmienić i komputer sam sobie wróci do pierwotnego głównego ekranu po ustawialnym czasie. Na głównym ekranie, w tej chwili on pracuje w trybie bottom timera, na głównym ekranie widzimy głębokość, widzimy czas nurkowania, widzimy średnią głębokość, maksymalną głębokość. Dodatkowo bardzo ważnym i ciekawym elementem ekranu, który nie jest dostępny w innych urządzeniach, przynajmniej nie w tak rozbudowanej wersji, jest element, który wskazuje nam dokładnie prędkość wynurzania lub zanurzania w metrach na minutę. Oprócz tego, że prędkość jest pokazywana przy pomocy cyfr, to jeszcze dodatkowo mamy wykres graficzny, który bardzo dokładnie pokazuje nam szybkość aktualną względem szybkości ustawionej optymalnej i maksymalnej. Dzięki temu jednym rzutem oka jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wynurzamy się bądź zanurzamy z prędkością, która jest optymalna, lub możemy się szybciej zanurzać, lub też czy utrzymujemy dokładnie głębokość, którą założoną głębokość. Wystarczy po prostu jeden rzut oka, jeżeli nie widać żadnego wychylenia w jednym lub w drugim kierunku, widzimy, że znajdujemy się dokładnie na tej samej głębokości. Co dodatkowo usprawnia jeszcze kontrolę zanurzania, wynurzania, to jest możliwość ustawienia różnych szybkości wynurzania i zanurzania dla różnych zakresów głębokości. Tych zakresów może być kilkanaście, więc możemy sobie ustalić inną prędkość wynurzania dla zakresu na przykład od 100 metrów do 50 metrów, inną od 50 do 20 metrów i tak coraz płycej możemy sobie coraz wolniejsze prędkości optymalne ustawić i mieć cały czas pełną kontrolę, co jest bardzo przydatną funkcjonalnością, jeżeli ktoś stosuje algorytmy on the fly, czyli ratio deco i podobne. Dodatkowo bardzo szybko jesteśmy w stanie się przełączyć na kolejny ekran jednym naciśnięciem klawisza. W tym przypadku jest to ekran wykresu głębokości, który podaje również średnią głębokość plus dodatkowo kilka innych informacji. Kolejne ekrany, które akurat na tym urządzeniu nie zostały skonfigurowane, to jest coś, co nazywamy wstępnie takim runtime playerem, czyli taką bardzo inteligentną tabliczką nurkową, do której możemy wgrać kilka lub kilkanaście nawet planów, czyli plan podstawowy i plany awaryjne. I w tym momencie komputer pokazuje nam, w którym momencie tego planu jesteśmy, czy nasze nurkowanie odbywa się dokładnie z planem. W przypadku przekroczenia założonego planu pokaże nasze błędy, co jest nie tak i zasugeruje najbardziej optymalny plan awaryjny. Kolejnym elementem jest, też nie został tu skonfigurowany niestety, natomiast jest kompas nurkowy z bardzo zaawansowanymi funkcjonalnościami. Przede wszystkim jest to kompas zupełnie, można powiedzieć, analogowy, czyli jest pokazana cała podziałka, łącznie z różą wiatrów, z bezelem i tak dalej.
Plus dodatkowo możemy wgrać listę kursów, według których chcemy podążać i jak długo mamy tym kursem danym podążać. I w tym momencie po uruchomieniu takiego kompasu on nam pokazuje po prostu przez 30 sekund, tam 20, 15, 10 podążaj tym kursem. Po dotarciu na miejsce, zakończeniu tego okresu przełączy się automatycznie na następny kurs. I gdy tylko ruszymy, urządzenie znowu włączy stoper i pokaże nam, że mamy przez określony czas ustalony wcześniej podążać danym kursem. Dodatkowo oczywiście komputer jest wyposażony w logbook o bardzo dużej pojemności, który przechowuje wszystkie informacje, plus dodatkowo coś, co nazywamy diving logiem, takim logiem nurkowania, w którym są zapisane wszystkie najważniejsze momenty nurkowania, wszelkie alarmy, jakieś resety stoperów i tak dalej, czy zmiany na przykład kursów. Wszystko to jesteśmy w stanie później odczytać i analizować. Dodatkowo jest wykres głębokości, wykres temperatury pokazywany i wszystkie te dane możemy ściągnąć sobie do komputera. Co ciekawe, ten komputer jest wyposażony w zwykłe złącze USB. Co prawda ono tutaj troszeczkę inaczej wygląda, ponieważ jest konieczny adapter. Pod wodą trudno byłoby zastosować standardowy port USB. I po podłączeniu tego adaptera urządzenie po prostu zgłosi się nam na każdym komputerze, z każdym systemem operacyjnym jako pendrive i tam możemy stamtąd sobie pobrać wszystkie nurkowania w formacie UDDF. Oprócz tego akurat dosłownie moment wcześniej mieliśmy spotkanie z osobami, które zajmują się tworzeniem, implementacją bibliotek komunikacyjnych dla takich programów, jak między innymi Diving Log. I tutaj mamy w planie taką bardzo bliską kooperację, by w bardzo krótkim czasie zintegrować to urządzenie z wszystkimi popularnymi programami do logowania nurkowań na komputerach stacjonarnych. Urządzenie pozwala na dokonywanie sporej personalizacji, czyli każdy użytkownik może go dostosować do własnych potrzeb. Przede wszystkim, zaczynając od tego, co jest istotne dla wielu użytkowników, to jest możliwość ustawienia kolorów ekranu. Jest przewidzianych kilkanaście prawdopodobnie w przyszłości zestawów kolorów, które można przełączać również pod wodą. Dodatkowo każdy z elementów ekranu może zostać dostosowany, może zostać zmieniony kolor w zależności od tego, co użytkownik preferuje. Kolejnym elementem to jest spora liczba alarmów, które również mogą być ustawialne pod wodą, mogą być resetowane w każdej chwili. Oczywiście zapis takiego alarmu zostaje gdzieś tam w pamięci, więc jesteśmy w stanie przeanalizować, czy taki alarm wystąpił, z jakiego powodu i tak dalej. Są to alarmy między innymi maksymalnej głębokości, średniej głębokości, alarm czasu nurkowania, dodatkowo coś w rodzaju budzika, gdzie możemy sobie ustawić alarm na konkretną godzinę. Dodatkowo można jeszcze spersonalizować takie rzeczy jak logbook, język, jednostki. Dostępne będzie kilkanaście języków, w tym oczywiście polski. Bo oczywiście urządzenie jest przewidziane do sprzedaży na rynki między innymi amerykański, meksykański, tam gdzie jesteśmy bardzo mocno obecni z innymi produktami. Dodatkowo od strony technicznej urządzenie w zasadzie zostało zaprojektowane pod kątem jak największej odporności na takie typowe użytkowanie i błędy popełniane przez nurków w różnych warunkach, czyli staraliśmy się go jak najbardziej uodpornić na upadki różnego rodzaju, na przede wszystkim jakieś kładzenie go w pozycji takiej niezbyt sprzyjającej jakby bezpieczeństwu temu urządzenia, czyli szybką do dołu, szybka jest schowana, także wszystko to powoduje, że to urządzenie powinno wytrzymać bardzo, bardzo długo w bardzo nienaruszonym stanie. Kolejnym elementem bardzo istotnym to jest to, że urządzenie zostało zaprojektowane do pracy na głębokościach do 350 metrów. Ciekawostką jest, że mimo tak dużej głębokości urządzenie będzie w pełni serwisowane. Nie zalaliśmy tego żywicą, jak wielu producentów robi. To zdecydowanie ułatwiłoby zaprojektowanie mechaniki. Natomiast woleliśmy zostawić możliwość przeprowadzenia pełnego serwisu tego urządzenia wewnątrz. Oczywiście ta głębokość 300 metrów to jest głębokość jakby niezbyt potrzebna dla wielu nurków, więc możliwe, że pojawią się dwie wersje, w której jedna będzie ze względów ekonomicznych po prostu miała limitowaną bardziej głębokość
operacyjną, powiedzmy do 150 czy do 200 metrów. Co jest bardzo, bardzo istotne, zdecydowaliśmy się na wykorzystanie szybki poliwęglanowej, dlatego że taka szybka w połączeniu z jej łatwą wymienialnością pozwala na, można ją po prostu wymienić w bardzo tanim kosztem w ciągu kilkunastu minut, nawet dwa razy w roku i mieć zawsze to urządzenie w idealnym stanie, szczególnie pod względem widoczności ekranu, nawet gdyby się tam jakieś rysy pojawiły, a również na szkle mogą się one pojawić, więc to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Kolejnym, jeżeli chodzi o baterię, bateria jest litowo-polimerowa w bardzo wysokiej jakości, o bardzo dużej pojemności. Tutaj rozważaliśmy dwie baterie. Jedna bateria to jest produkowana przez firmę Samsung, druga bateria przez firmę Panasonic i na 99% zdecydujemy się na wykorzystanie baterii Panasonic ze względu na powiedzmy bardziej pasujące wymiary i pozwalające na zmniejszenie troszeczkę pewnych wymiarów w urządzeniu. Co istotne, bateria również jest wymienialna poza serwisem. Można ją po zdjęciu górnej obudowy, podniesieniu wyświetlacza, można ją w paręnaście sekund wymienić. Urządzenie może być montowane, czy noszone na pasku w standardowy sposób, jak większość zegarków, jak większość komputerów nurkowych oraz od razu zintegrowaliśmy bardzo mocne punkty mocujące dla linki Bungee, która jest preferowana przez większość chyba nurków technicznych. Jeżeli chodzi o dostępność, sytuacja wygląda następująco. W tej chwili przygotowujemy urządzenie do certyfikacji CE, która powinna przejść bardzo szybko i bezproblemowo. Mamy nadzieję, że bottom timer, czyli wersja taka podstawowa urządzenia, pojawi się w ciągu około 6 do 8 tygodni na rynku. Komputer nurkowy, który będzie różnił się przede wszystkim oprogramowaniem od bottom timera, będzie dostępny w ciągu najprawdopodobniej 12 tygodni w wersji nitroxowej, a następnie w wersji trimixowej po kolejnych, powiedzmy, kilku tygodniach, jak tylko zamkniemy testy takiej wersji. Oprócz tego, co jest bardzo ciekawą informacją, jest bardzo prawdopodobne, że pojawi się specjalna wersja oprogramowania Multideco na to właśnie urządzenie, jeżeli tylko tam, i to byłoby jeszcze w tym roku, jeżeli tylko uda nam się dostosować pewne parametry techniczne do wymagań Multideco. I to wszystko spowoduje, że będzie to pod względem możliwości, będzie to najbardziej zaawansowany komputer techniczny, ze względu na to, że Multideco jest firmware Multideco produkowany przez firmę HSS Software, jest tą samą, która produkuje VPlanera, jest obecnie uznawany za jeden z najmocniejszych softów do komputerów nurkowych. Zapraszam przede wszystkim do odwiedzenia naszej strony www.xdeep.pl, na której niebawem pojawi się sporo informacji na temat tego produktu oraz naszych innych nowych produktów, m.in. skrzydła czy całego systemu Ghost. No i oczywiście zapraszamy do zakupu produktu, gotowego produktu, gdy tylko się pojawi na rynku. Dziękuję bardzo.